Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, który jednak będzie się trochę różnił od wszystkich materiałów, które publikowałem w ostatnim czasie. Zaledwie 10 dni temu swoją premierę miała ósma część głównego nurtu serii Resident Evil o podtytule Village i po ograniu jej stwierdzam, że historia, która została w niej zawarta, historia wioski oraz wszelkich antagonistów jest na tyle interesująca, że zwyczajnie musiałem zrobić o tym materiał. Zatem moi drodzy, dzisiaj wyjątkowo przyjrzymy się opowieści zaprezentowanej we wspomnianej przed chwilą grze. Mam nadzieję, że takowy lekko zmieniony format materiału wam się spodoba. Jeszcze nim zaczniemy, przepraszam za mój głos, ale zapało mnie lekkie przeziębionko, wiecie o co chodzi? Myślę, że w kolejnych dniach może to trochę negatywnie wpłynąć na regularność pojawienia się nowych filmów. Cóż, czas pokaże, a tymczasem, moi drodzy, uwaga na spoilery, jeżeli jeszcze nie ograłeś tej genialnej produkcji, to czym prędzej wyłącz ten materiał, gdyż popsujesz sobie całą zabawę, a także poznasz tę mistrzowską fabułę za pomocą tego filmu, a zaręczam, że naprawdę warto zapoznać się z samą grą. A tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie. Jeszcze nim zaczniemy, zostaw kciuka w górę. Próg na dziś to 1500 do 24. Miejmy nadzieję, że się uda. A nowy materiał pojawi się już w środę, bo chciałbym jeszcze trochę wyzdrowieć. Zostaw także subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. A tymczasem, moi drodzy, ja już nie mam zamiaru przedłużać. Rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii ponurej wioski. Naszą historię jednak rozpoczynamy w 2017 roku, by przypomnieć sobie wydarzenia z odsłony 7, gdyż są one naprawdę istotne w kontekście 8, która wielokrotnie nawiązuje do tego, co wydarzyło się w rezydencji Bakerów. Protagonistą gry jest Ethan Winters, czyli stosunkowo nowa postać, która do tej pory nie pojawiła się w żadnej innej grze. Na samym początku gry otrzymuje dwie wiadomości od swojej żony Mii, która tajemniczo zniknęła 3 lata wcześniej, podczas osobliwego wyjazdu do pracy i pełnienia roli opiekunki. Pierwsza wiadomość jest bardzo optymistyczna. Kobieta stwierdza, iż niedługo będzie w domu i że kocha męża. Druga natomiast powiewa chłodem i ponurym klimatem. Kobieta rozkazuje mężowi, by ten pod żadnym pozorem jej nie szukał. I co zaskakujące, Ethan słucha się tego polecenia. Jednakże 3 lata później otrzymuje trzecią wiadomość, w której żona mówi mu, iż jest w domu w Luizjanie. Domu Bakerów, który szybko odwiedza Ethan, jak się okazuje, nie jest to miejsce zbyt przyjazne. Zostaje porwany przez psychopatyczną rodzinkę, w której skład wchodzi mój ulubieniec, czyli Jack Baker, jego żona Margaret Baker, Lucas Baker, czyli syn, a także córka Zoe Baker. Ta ostatnia stanowi jedynego zdrowego członka rodziny, ponieważ cała reszta wydaje się być zarażona swego rodzaju wirusem. Ethan konfrontuje się z kolejnymi członkami rodziny, z czego każdy z nich okazuje się być jeszcze większym creepem od poprzedniego. Jednak wróćmy na chwilę wstecz. No właśnie, zakażeni wirusem. Skąd ten wirus? Cóż, musimy cofnąć się na 3 lata wcześniej, do chwili, gdy Mia wyjechała, by pełnić rolę opiekunki. Cóż, Mia skłamała. Tak naprawdę uwikłała się w pracę w pewnej organizacji, pierzącej brudne pieniądze, uwikłanej w handel nielegalnymi substancjami, czy w końcu bronią biologiczną. Mia miała eskortować jedną z nich, o kodzie E-Series 001 albo Evelyn. Evie jest małą dziewczynką, ubraną w równie ciemne ubrania, co jej włosy. Dziewczynka w pewnej chwili zbuntowała się i stworzyła coś, co nazywamy pleśnią, z której to powstały ogromne, obrzydliwe stwory. Co ważniejsze, w pewnej chwili statek, na którym znajdowała się Mia wraz z Evelyn, rozbija się na skutek pewnych incydentów. Oboje zostają wyrzucone na brzeg, skąd Jack Baker zabiera tą młodszą, Evelyn. Bakerowie byli wówczas jeszcze kochającą się i niezwykle ciepłą rodzinką, jednak kiedy ta młoda dziewczynka przeszła próg ich domu, wszystko się zmieniło. Evelyn posiadła nową rodzinę, którą poczęła kontrolować i właśnie to wytłumacza cały wątek części 7. Wszyscy byli jedynie marionetkami w rękach Evelyn, która tylko chciała mieć rodzinę, prawda? No właśnie nie wszyscy, gdyż Zoe i Lucas byli jedynymi, których dziewczynka nie kontrolowała. Zoe wkrótce z ukrycia będzie pomagać Ethanowi, natomiast Lucas został zatrudniony przez Umbrellę, czyli organizację, która jest dość ważnym elementem całego świata Resident Evil, jednak nie będę się już w to zagłębiał. Natomiast wszystkich zainteresowanych odsyłam na kanał Resident Evil Polska. Koniec końców Ethan staje twarzą w twarz z Evelyn, która polega w starciu z protagonistą.
Wówczas też na miejscu pojawia się Umbrella z Chrisem Redfieldem na czele, czyli jedną z najważniejszych postaci w całym świecie Resident Evil. Wszystko dobrze się kończy, Ethan i Mia wychodzą cało z tej katastrofy. Teoretycznie rozpoczyna się ich szczęśliwe życie do czasu Resident Evil Village. I tak zaprezentowałem tutaj trochę ponad niezbędne minimum wiadomości z siódemki, ponieważ jest to film o Village, a nie o Resident Evil 7. Poza tym, jeżeli w opisywaniu kwestii Umbrelli wkradł mi się tutaj jakiś błąd, to bardzo przepraszam, poprawcie mnie w komentarzach. Nie grałem w większość starszych odsłon Resident Evil, więc nie mam wystarczającego pojęcia na temat Umbrelli i powiązanych z nią rzeczy. W zasadzie swoją przygodę z Residentami rozpocząłem od części 4 i 5. Pomiędzy akcją 7 i 8 Mia i Ethan byli pod nadzorem BSAA, organizacji, w której obecnie zatrudniony jest Chris Redfield. Zostali oni przeniesieni do Europy, by tam rozpocząć nowe życie. W paru dokumentach, które spotykamy na przestrzeni gry, dowiadujemy się, iż Zoe Baker rozpoczęła karierę dziennikarską. I to już raczej wszystko, co wiemy odnośnie tego okresu, chyba że podczas grania nie odnalazłem jakichś istotnych dokumentów czy coś. W razie czego napiszcie w komentarzach. Na początku części 8 lądujemy w nowym domu Wintersów gdzieś w Europie. Ethan i Mia mają córeczkę imieniem Rosemary, z którą to spędzamy kilka pierwszych minut gry, aż do momentu, gdy kładziemy ją spać. Wkrótce później Ethan i Mia zasiadają do kolacji, która jednak nigdy się nie odbędzie, ponieważ nagle pojawia się Chris Redfield ze swoją ekipą z BSAA, którzy zabijają Mię. Ethan i Rose prędko zostają zabrani z posiadłości, jednakże transport rozbija się w trakcie drogi. Ethan budzi się na kompletnym bezdrożu obok zniszczonego pojazdu w środku nocy. Wkrótce Ethan dociera do wioski, spotyka ocalałych jej mieszkańców, a także stworów zamieszkujących to miejsce, czyli Lycanów, i również doświadcza wielu naprawdę traumatycznych wydarzeń, by wkrótce skonfrontować się z czterema lordami wioski, a także jej główną władczynią, czyli matką Mirandą. Kolejne godziny gry to walka z każdym z lordów z osobna, począwszy od Alcine Dimitrescu, na Heisenbergu i matce Mirandzie skończywszy. Jak to zwykle w tej serii bywa, wszystkie odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania są ukryte gdzieś na końcu gry. Więc gdy pod koniec przejmujemy kontrolę nad Chrisem, okazuje się, iż to właśnie z wioski wywodzi się pleśń pojawiająca się w Resident Evil 7. I oczywiście Chris jak to Chris pojawia się tutaj tylko po to, że jest Chrisem, żeby zniszczyć to, nie wiem, to jest serce? Cóż, jest to ten ośrodek, z którego pleść się wywodzi? No cóż, jest to właśnie ta dziwność rezydentów, której zawsze nie rozumiałem. Dowiadujemy się także, iż Chris nie zabił Mii. Tak naprawdę, Mia została porwana czy coś jakiś czas wcześniej, a osobą, z którą ingerowaliśmy na początku gry, była matka Miranda, która jedynie przybrała postać Mii tylko po to, by uprowadzić Rose. W pewnym momencie gry Chris i Mia się spotykają, a jeszcze wcześniej Chris sam nam tłumaczy, iż matka Miranda może przybrać jakąkolwiek formę, zmieniając każdą komórkę swojego organizmu, i w taki właśnie sposób mogła stać się między innymi Mią, czy tą starą panią, którą spotykaliśmy na początku gry. Swoją drogą, co kapką ma do tych babci? W siódemce także Evelyn przybierała postać babci i była bronią biologiczną. Tutaj także matka Miranda jest bronią biologiczną i też przybiera postać babci. Kapkom, o co chodzi, bo ja nie wiem. Jednak dobra, rozgadałem się. Wróćmy trochę do tyłu, do chwili, kiedy powiedziałem, iż matka Miranda chciała porwać Rose. Dlaczego? Otóż kobieta żyła w czasie hiszpańskiej grypy, która występowała od około 1918 roku, i w tym czasie zmarła jej córka, Eva. Miranda była tak ogarnięta żalem i tak bardzo tęskniła za swoją córką, że postanowiła w samotności umrzeć w jaskini, jednakże tam odnalazła serce pleśni, o którym wspomniałem wcześniej. Kobieta poczęła testować pleść na przypadkowych mieszkańcach wioski, by stworzyć potencjalne naczynie dla świadomości swojej córki. Miranda stworzyła także obiekt testów o nazwie KDO, by uczynić testowanie bardziej wydajnym. Jednak sam eksperyment nie powiódł się i większość pacjentów, jeżeli mogę to tak ująć, stała się później Lycanami. Co więcej, z eksperymentu żywo wyszły zaledwie 4 osoby. Czyli nasi ukochani lordowie wioski. Alcina Dimitrescu wraz ze swoimi 3 córkami, których origin jest naprawdę spooky. Jedna z notatek mówi nam o tym dosyć sporo i jest to tak naprawdę jedyna poszlaka, którą odnalazłem. Otóż, wedle niej, były 3 ciała, które stopniowo były konsumowane przez robaki. Jeżeli na ciała padłoby chociaż trochę światła słonecznego, te rozpadały się. Gdy robaki pochłonęły już całe ciała, stworzyły wkrótce nowe i właśnie w ten sposób córki Alcina Dimitrescu powstały.
Jednak skąd wzięły się te ciała? Cóż, samemu połączyłem to z matką Miranną. Być może trzymiejscowe dziewczyny stały się obiektem badań matki Mirandy, jednak wkrótce później zmarły. Lecz z powodu wszelkich toksyn czy też leków, które zaaplikowała im matka, przerodziły się w coś, o czym wspomniałem wcześniej. Jest to naprawdę interesujące, jednak nie znalazłem więcej informacji na ten temat. Jest szansa, że coś mi umknęło bądź nie szukałem wystarczająco. W razie czego, jeżeli wy coś wiecie, dajcie znać w komentarzach. Drugą z osób, które przeżyły testy, była Donna Beneviento, jednak o niej nie wiemy zbyt wiele. I szczerze powiedziawszy, nie wiem za bardzo, jak wytłumaczyć jej obecność. Jest to ktoś w rodzaju zakonnicy, przynajmniej pod względem ubioru, która ma naprawdę niezwykłą obsesję na punkcie porcelanowej lalki. A także zamieszkuje ponury dom na skraju wioski. Kolejnym jest Salvatore Moreau, który wydaje się być tym najbardziej dotkniętym, którego mutacja postąpiła najbardziej i szczerze mówiąc, podczas pierwszego kontaktu z nim myślałem, że jest jakimś goblinem albo trollem. Ostatnim zaś i myślę, że najbardziej interesującym zamiast obok Lady Dimitrescu jest Heisenberg, czyli początkowo nawet nazwany bratem Lady Dimitrescu. Heisenberg jest tutaj jedyną postacią, która czyni jakąkolwiek urazę do matki Mirandy i tworzy w ukryciu rebelię przeciw niej. W swojej fabryce, której jest właścicielem. Kreuje tam coś na wzór armii Frankensteina. Dosłownie. By wkrótce móc zaatakować i w końcu poczuć się wolnym. Pod koniec gry dowiadujemy się także, iż matka Miranda miała swojego ucznia, którym był Oswald Spencer, którego tuż obok Alberta Weskera mogliśmy spotkać w części 5 i można by go uznać za stwórcę organizacji Umbrella. Jak sam napisał w liście do swojej mentorki, tworzy organizację Umbrella, która jest znak rozpoznawczy, został wymyślony właśnie przez niego i Mirandę i kilkukrotnie nawet możemy natrafić na niego w trakcie gry. Jednakże teraz płynnie wróćmy do głównego wątku opowieści. Po pokonaniu Heisenberga spotykamy się z matką Mirandą, która wyrywa serce Ethana i w teorii zabija go. Jednakże kilka scen później, po wcieleniu się w Chrisa, Ethan wstaje i spotyka Evelyn. I w tym miejscu bez wątpienia ma miejsce jeden z największych zwrotów akcji w grze. Okazuje się, iż Ethan nie żyje, zmarł tak naprawdę w części 7 w chwili, gdy na samym początku został znokautowany przez Jacka Bakera. To właśnie wtedy Jack zamordował go. Wtedy Ethan zmarł i spekuluje, iż został zarażony pleśnią, przez co, no wiecie, mógł sobie przykleić odciętą rękę za pomocą kurna syropku z apteki. Jednak szczerze mówiąc, po części nie rozumiem tego zwrotu akcji, bo na wielu forach gracze twierdzą, iż Ethan tak naprawdę nigdy się nie obudził, nie przeżył kolacji z Bakerami, nie walczył z Jackiem Bakerem i tak dalej, więc nie rozumiem tego zwrotu akcji, lecz moim zdaniem było właśnie tak, iż został zwyczajnie zarażony pleśnią. Koniec końców matka Miranda umiera, a Ethan poświęca się. Wysadza całą wioskę w powietrze i w teorii sam ginie. Następnie akcja wraca do Chrisa i Mii, no a także Rose oczywiście, którzy opuszczają wioskę. Chris stwierdza, iż Ethan zmarł, a także dowiadujemy się, iż jeden z żołnierzy BSAA jest czymś zarażonym. Wówczas Chris stwierdza, iż wybierają się do oddziału BSAA w Europie i szczerze powiedziawszy wygląda to na interesującą zapowiedź kolejnej części cyklu, bądź jakiegoś DLC czy coś. Po zakończeniu się napisów końcowych akcja przenosi się dobre kilkanaście lat do przodu, gdzie poznajemy dorosłą Rose, która wybiera się nad grób ojca. Z cmentarza odbierają pewien nieokreślony agent, który z pewnością jest członkiem BSAA bądź Umbrelli, który po zdenerwowaniu Rose dowiaduje się, iż ta jest znacznie potężniejsza od Evelyn i jest w stanie zrobić naprawdę niewyobrażalne rzeczy. Następnie oboje odjeżdżają i w tym statycznym ujęciu widzimy, iż tuż obok samochodu znalazł się pewien mężczyzna. Na YouTubie pełno jest filmów, w których ludzie uwolnili jakimś cudem kamerę i polecieli ją na tyle do przodu, by zauważyć, iż jest to Ethan Winters. I o ile nie są to jakieś fejki czy coś, być może będzie do tego nawiązanie w kolejnej odsłonie, jednak osobiście uważam, iż jest to jedynie symboliczne nawiązanie, że ojciec cały czas był ze swoją córką czy coś. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Osobiście bardzo jaram się na to, co twórcy mogą zrobić przy okazji części 9 i uważam, że będzie to jedna z najlepszych odsłon w całym cyklu. Tak samo jak niezwykle dobra była część 8 i naprawdę ta odsłona niezwykle mi się podobała, jednak przy której z kolei walce z bossem, która opierała się w zasadzie tylko na strzelaniu sobie punkty, zatęskniłem za starciem z Jackiem Bakerem z 7.
tym, w garażu czy na piły mechaniczne. No i to już tyle na dzisiaj. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim łapkę w górę, by gdzieś tam się on dalej pozycjonował. 1500 lajków na się kolejny materiał w środę. Wiecie, muszę jeszcze trochę się wykurować. A także zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Dzisiaj wyjątkowo bez pozdrowień, wracają one już w kolejnym materiale, a tymczasem moi drodzy, do usłyszenia wkrótce, mówi do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się i pamiętajcie, żeby wbijać na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także nasz serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to popisać możesz z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną. Serdecznie zapraszam, linki znajdziesz w opisie. No i to już tyle na dzisiaj, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, mówił do Was Mondar, cześć!